Panie Olku, może być ciężka sprawa. Jak zwykle z wami chyba. Wie pan. Ja jestem ugodowy, ja się zawsze dogadam. No ja, panie Maćku, panu powiem, że klapki pana uratowały. Jak to klapki? No klapki, no. Chociaż patrząc na pana sandał, też by pan daleko nie pobiegł. Uciekałby pan. Nie wiem, jakby był podstawiony pod ścianą i osaczony niczym zwierzyna w lesie. Uciekał mi jeden raz, ostatnio. Dwa dni temu to go złapałem, zadzwoniłem na policję i okazało się, że zielony miał przy sobie do wciągania. Pomyśli pan? Wie pan co? Przestępca kryminalista. Właśnie nie wiem, co w tym gorsze, że on miał zielony, tylko to, że pan zadzwonił na policję. Narkoman. No i może tutaj... uratowałem mu życie. A co miał? No, ja nie wiem, mówili, że marihuanę miał. No właśnie. No. Podstawowy narkotyk. Problem, klasyfikacja. Może dzięki mnie poszedł na odwyk. A pan co tak broni? Skąd pan jest? Nie, wie pan co, właśnie nie chciałbym zostać zaszufladkowany, bo to mogłoby być niebezpieczne. Ja reprezentuję hemplowy, tak? A hemp co to znaczy hemp? Hemp to jest konopia po angielsku, tak. I mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie się toczyć w oderwaniu od narkotyków, tak samo jak nasza działalność, ponieważ oczywiście jako... ludzie, którzy działają gdzieś na pograniczu tematu związanego z narkotykami, mamy pewną wyrobioną opinię na temat tychże narkotyków, aczkolwiek wrzucanie marihuany do tego samego worka, co kokaina, heroina, amfetamina, no, użyjmy delikatnego słowa, nadużycie. Jak to? Narkotyk to narkotyk. Nie rozumiem, jaka jest różnica, gdzie jest w ogóle granica? Tylko tak szybko, bo ja tam na Narutowicza wysiadam, to jeszcze z 7 przystanków, a zawsze mnie ciekawiło. Wódka szybciej powinna być narkotykiem, ponieważ uzależnia fizycznie. Marihuana jako jedyna z używek, o których mówimy w tej chwili, nie uzależnia fizycznie. Co to znaczy? To znaczy, że nie odczuwa pan cielesnego głodu, który... Czyli nie bolą mnie ręce, tak, mogę chodzić prosto, tak? Tak. Dokładnie. To jest bardzo ważna różnica. Ale uzależnia psychicznie, tak? No owszem, ale w ten sam sposób uzależnia psychicznie chociażby nikotyna, tak? Kawa uzależnia psychicznie, tak? To może zakazać w takim razie i kawy, i palenia papierosów, i marihuany? Efekt byłby raczej odwrotny. Wie pan, no, jedyną instytucją, która mogłaby się ucieszyć z takich rozwiązań i pewnie by przyklasnęła pańskiemu pomysłowi, są zorganizowane grupy przestępcze. Rząd, kultywując politykę prohibicji, jeśli chodzi o marihuanę, tak naprawdę dostarcza grupom przestępczym dodatkowego środka zarobkowania pieniędzy. Proszę sobie przypomnieć przykład prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Jakie fortuny przestępcze na tej kanwie zostały zbudowane, prawda? Nie byłoby sukcesu a la Capone, gdyby rząd Stanów Zjednoczonych nie dał mu takiego fantastycznego narzędzia do zarabiania pieniędzy. Myślę, że gdyby państwo zmieniło system prawny, to marihuana przestałaby być świetnym narzędziem do zarabiania pieniędzy przez przestępców. Czyli ja rozumiem, że ta wasza organizacja jest za tym, żeby człowiek mógł pójść i kupić sobie w sklepie, czy tam w jakimś specyficznym miejscu marihuanę i legalnie ją na ulicy spalić. To byłby ideał, aczkolwiek pamiętajmy, że żyjemy w kraju środkowoeuropejskim. Mentalność społeczeństwa też nie pozwala na tak radykalny ruch. Czyli? Czyli jedyne, co jest w tej chwili najistotniejsze i to jest podstawa dalszej rozmowy, to jest depenalizacja, czyli nie wysyłanie młodych ludzi do kryminału ze względu za posiadanie substancji odurzających, tak? Proszę wziąć pod uwagę, że w Konstytucji mamy zapisaną zasadę proporcjonalności. Mówi ona niespicie o tym, że karą więzienia powinny być zagrożone przestępstwa, które w sposób znaczący i zdecydowany wpływają na mienie, bezpieczeństwo, zdrowie czy życie osób trzecich. Proszę mi powiedzieć, czy gdy mija pan w parku młodzież siedzącą i palącą przysłowiowego skręta, to czy wywołuje to jakieś zdarzenia niekorzystne wobec pańskiej osoby? Nie, no dla mnie to obojętne. No właśnie. Niech sobie palą. No właśnie, najgorsze jest też w tym całym systemie to, proszę pana, że w kryminale, który jest karą za używanie narkotyków, od tych narkotyków się roi. Kara pozbawienia wolności, kraty, powinny być zarezerwowane dla zwyrodnialców w wyjątkowej maści. Tak by ci, którzy gwałcą, mordują, mieli te miejsca w kryminale, a
a nie były one zajmowane przez dzieciaki, które miały w kieszeni pół grama marihuany. Zalegalizujemy, dajmy na to, marihuanę i to jest kolejny krok, tak? Później następnym krokiem będzie jakaś heroina, jakaś amfetamina. Czemu pan tak uważa? Nie wiem, no wezmą palec, to potem całą rękę będą chcieli odkryć. To nie marihuana stanowi furtkę i pomost do świata twardych używek. Oczywiście, dużo ludzi, aczkolwiek mniejszość, która sięgnęła po marihuanę, eksperymentuje z innymi używkami. Rzeczywiście jest tak, że ludzie, którzy korzystają ze twardych narkotyków tak zwanych, kiedyś w międzyczasie sięgnęli po marihuanę. No ale to jest tak samo jakby szukać wśród narkomana takiego, który nie pił piwa, tak? To jest pierwszy przykład. Druga ważna sprawa mówi o tym, że w Holandii, gdy wprowadzono legalizację marihuany, odsetek narkomanów wśród nastolatków spadł z 10% do 2%. Używanie twardych narkotyków przestało się kojarzyć z rozrywką, z metodą spędzania czasu, ze sposobem życia, tylko z życiową porażką. Nie dlatego młodzież sięga po narkotyki w bardzo wczesnym wieku, bo to się nakłania. Nie, to jest zupełnie inna przyczyna. Dealer nie zapyta twojego dziecka o wiek. Gdyby handel marihuaną był w jakikolwiek sposób regulowany prawnie, czy też koncesjonowany, moglibyśmy mieć wpływ na to, kto i jak korzysta. Najpierw zabralibyśmy marihuanę z rąk mafii, uszczuplając jej przychody finansowe w ten sposób, a później moglibyśmy w ogóle decydować o tym, kto ma do niej dostęp. W tej chwili marihuaną handlują ci sami ludzie zazwyczaj, którzy handlują heroiną, kokainą, amfetaminą, tak? Mówi się, jest to taki frazeologizm, na następnym przystanku państwo wsiądą. Tak. Moi stali bywalcy, nawet jednego rozpoznałem. Mówi się, w pewnych kręgach ma mózg spalony marihuaną, trawką. Słyszałeś takie określenie kiedyś? Nie, co to oznacza? No, słyszałem inne określenia, no słyszałem zryty dekiel, zryty czosnek, no właśnie. Wiele... Czyli wiele... mówisz, że nie uzależnia fizycznie, że nie ma złego wpływu na człowieka, mówiąc oględnie, a jednocześnie jest pewien stereotyp w społeczeństwie, który świadczy jednoznacznie o tym, że jednak to cholerstwo człowieka ogłupia, może zabija nawet, jak to a jest? A czy odróżnia pan używanie od nadużywania? Proszę się zastanowić, że przecież to, o czym mówimy, dotyczy wszystkich używek. Nadużywanie kawy powoduje zejściem, prędzej czy później, tak? Zabał na przykład. Nadużywanie nikotyny też bym powiedział, że pozostawia pewne ślady na psychice, na sposobie bycia człowieka. Ci, którzy palą 60 sztuk dziennie, no raczej nie są kwintesencją normalności, prawda? Czy mówienie o tym, żeby nie wsadzać ludzi do więzienia, jednocześnie oznacza również hasło palcie ile wlezie? Bynajmniej. Nie w mojej ocenie. Przecież ludzie używając nie muszą nadużywać. Wśród palaczy 15-20% szacunkowe badania mówią nadużywa. Mają problem z tym, bądź są uzależnieni, tak? Ba, nawet ci palacze, którzy by chcieli przestać palić, tak naprawdę nie mogą pójść się leczyć, bo to by oznaczało, że z dnia na dzień musi marihuana zniknąć z ich jadłospisu, tak? To jest trudne. Może chcieliby zmniejszać dawki. Może by chcieli wyrobić sobie bardziej racjonalne podejście do tego. Natomiast terapeuta, który się zorientuje, że jego podopieczny ma w kieszeni marihuanę przychodząc na terapię, no, jest postawiony w bardzo ciężkiej sytuacji z punktu widzenia ludzkiej moralności. No, nie mówiąc już o konsekwencjach prawdy, tak? Mając świadomość przestępstwa, musimy je ujawnić według polskiego prawodawstwa. I rzeczywiście, nadużywanie marihuany przynosi szkodliwe rezultaty. Nadużywanie wszystkiego przynosi szkodliwe rezultaty. Nadużywanie masła również. No, zagadałeś mnie, stary. Pasażerze, rozpędziłem się. Proszę o wybaczenie. Ja muszę wysiadać, do domu pędzę, jutro na urlop wyjeżdżę zasłużony, to ja chyba nie zdążę tej kary wypisać. Kurczę, nie, ale wiesz, no... Wiedza nie jest za darmo. No, niech to w takim razie będzie kosztem tego biletu. To ja lecę, dziękuję pasażerowi. Super. Niech się świat zmienia. Na lepsze.